Hebrajczyków, 13 rozdział. Mamy następny werset. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. I szósty werset, który jest tuż przed tym fragmentem. Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? I tutaj jest ważna rzecz, jedna. Po co autor listu do Hebrajczyków te słowa zapisał? Otóż on zapisał je tutaj po to, żeby nie dać się oszukiwać przeróżnym i obcym naukom. I jako lekarstwo na to zagrożenie daje umacnianie serca łaską, a nie czymś innym. On tu oczywiście mówi nie pokarmami, ale ludzie próbują serce umacniać wszystkim innym, tylko nie łaską. Próbują umacniać pokarmami, próbują umacniać tradycją, próbują umacniać serce zakonem, prawem, przepisami i innymi rzeczami, ale autor listu do Hebrajczyków mówi umacniać serce łaską. Łaska, czyli niezależna od człowieka życzliwość Boża. I też gwarantem tego, jak się kończy, jest to, czy się zaczęło na właściwym fundamencie. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jeżeli zacząłem budować swoje życie na Chrystusie, to On się nie zmienia. I dalej będę budował życie na tym samym fundamencie, na Chrystusie Jezusie. Ale jest wiele przeróżnych obcych nauk, które nas otaczają, które właśnie zakładają fundament trochę na Chrystusie, trochę na tradycji, trochę na Chrystusie, trochę na zakonie, trochę na Chrystusie, trochę na ludzkiej dobroci, co jest mitologią. Nie ma czegoś takiego jak ludzka dobroć. Gdyby choć jeden człowiek był dobry, to Bóg nie posłałby syna swego na śmierć, tylko by powiedział, bądźcie jak ten jeden dobry człowiek. Mało tego, jeśli choć jeden człowiek przez sekundę spełniałby Boże prawo, to Chrystus by nie był posłany na śmierć, tylko by powiedziane było, popatrzcie, jest taki jeden, który przez sekundę spełnia Boże prawo, bądź taki jak on. Nie będę dawał syna. Właśnie dlatego był potrzebny syn złożony w ofierze, bo my nawet od samej młodości mamy wszystkie myśli złe, aż po koniec. Jeżeli będziemy budować na kimkolwiek innym niż na Chrystusie, to zawiedziemy. I te przypadki upadków, które w chrześcijaństwie ostatnio da się zauważyć, to właśnie polegają na tym, że jest jakiś wielki nauczyciel biblijny, umiera, po śmierci wychodzi na to, że był drapieżnikiem albo w inny sposób zawodził. Gdy się już wcześniej patrzyło na jego obcą naukę, to było widać, że on buduje nie tylko na Chrystusie, ale na Chrystusie plus coś jeszcze. Idziemy do czasów, gdzie w ogóle Chrystusa się odrzuci i będzie się budować tylko na tradycji, na ludzkich nauczycielach, na kulturze, na artyzmie. I Chrystus w ogóle tam nie będzie potrzebny. Tak mówi Słowo Boże, pokazując nam w liście do Laodycei. Tam Pan Jezus stoi poza drzwiami i puka. On już tam nie jest w środku w ogóle. To pokazuje, że to będzie chrześcijaństwo albo już jest chrześcijaństwo bez Chrystusa.
I to nie dzieje się tak, że to jakaś komisja w ciemnym pokoju obraduje i decyduje, że będzie chrześcijaństwo bez Chrystusa. Nie, to w naszym sercu to się dzieje. Każdy z nas osobiście daje miejsce tego typu sytuacjom. Jeżeli ja ze swojego serca wyrzucę Chrystusa, ty ze swojego serca wyrzucisz Chrystusa, każdy z nas, to wtedy nagle się okaże, że jednością będzie wszystko inne, tylko nie Chrystus. Więc nie dajmy się oszukiwać, zwodzić przeróżnym i obcym naukom, bo umacnia serce łaska, a łaska pochodzi od tego jednego Jezusa Chrystusa, który wczoraj i dziś jest ten sam i na wieki. I wtedy mamy gwarancję, że jeśli dobrze zaczęliśmy, budując na Chrystusie, to skończymy dobrze. Jeżeli źle zaczęliśmy, to przerwijmy i zacznijmy dobrze.